Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Punkty D i E dzielą bok BC trójkąta ABC na trzy równe części. Tak jak tutaj na rysunku, czyli te dwa punkty D i E dzielą bok BC na trzy równe części. Tak to oznaczmy w uproszczeniu. Wykaż, że pole trójkąta ADE tego trójkąta, i to będzie jakiś P1, jest trzy razy mniejsze od pola trójkąta ABC. ABC to jest cały ten duży trójkąt. Dowód na to zadanie jest dosyć prosty. Zobaczmy. Oznaczmy sobie tak. Cały odcinek BC, że to będzie 3x, prawda? Tutaj x i tutaj x. Wysokość tego naszego trójkąta, puśćmy taką wysokość, niech to będzie mniej więcej taka wysokość pod kątem prostym i to będzie h. No to zauważmy. Pole całego trójkąta ABC, niech to będzie ABC. Jak się liczy pole trójkąta? Podstawa razy wysokość na 2, czyli to jest 3x razy h na 2. Czyli możemy powiedzieć, no 3x razy h na 2, czyli 3hx na 2. Jakie jest natomiast pole tego tutaj małego trójkąta ADE? Pole trójkąta ADE, ten trójkąt, no to się równa, zobaczmy, x razy ta sama wysokość, czyli x razy h na 2. No to porównajmy. Tutaj było 3x razy h na 2, tutaj mamy x razy h na 2. No to jakbyśmy chcieli pokazać, jaki jest stosunek tych pól, no to będzie łatwo widać. 3x razy h na 2 podzielić przez x razy h na 2, to się wszystko ładnie skraca. H się skraca, x się skraca, dwójki się skracają. No i tutaj zostaje nam w domyśle jedynka, prawda? Czyli mamy 3 do 1, czyli pole tego dużego trójkąta jest trzykrotnie większe od pola tego małego trójkąta, co kończy dowód.